Także widzicie Państwo, czego te dupki nie wymyślą, jak kraść, to na miliardy, prawda, jeżeli chodzi o paliwo, bo jest to rzeczywiście nieuchwytne, jeśli chodzi o kradzież paliwa. Jak kłamać, to też za mało, to też niemodne. Trzeba łgać, łżesz, mówi się, łżesz. Także kłamstwo już nie jest modne i te dupki takie, wiecie Państwo, łżą, łgarstwem zajmują się. Także widzicie Państwo, są to rzeczy wszystko niechrześcijańskie, nie pochodzą od Chrystusa. No to wiecie Państwo, to, że nominalne chrześcijaństwo sobie władzę dla siebie wzięło i ludzie jak chodzą do tych kościołów, co innego tam gadają, co innego tutaj robią, no to wiadomo, że to nie jest chrześcijanizm, prawda? Podejrzliwość to nie jest chrześcijanizm. W chrześcijanizmie trzeba sobie umieć zaufać. Trzeba kochać siebie takim, jakim się jest, mąż, żona, żona męża. No ale to wcześniej powinni się jakoś tak dobrać i jeżeli ktoś kogoś w ogóle kocha, to miłość przykrywa. No dzisiaj to tej miłości nie ma. Małżeństwa nie są trwałe u dupków, głupków i u tych kołków rozporowych. No to miłość lesbijska czy homoseksualna, no to tym bardziej nie, prawda? Bo mówi się, że nie jest trwała miłość mężczyzny do mężczyzny. No ale u ruskich to jak z normalnymi małżeństwami jest, że co trzecie się rozpada. Tutaj też co trzecie się rozpada. No to tak jak i u tych homoseksualistów. No to co oni chcieli od tych homoseksualistów, skoro i tak wszyscy na jednym wózku jadą. Na jednej i tej samej platformie obywatelskiej. Prawda? Czy ten, co w nic nie wierzy, czy ten, co mało wierzy, czy ten, co kłamliwie wierzy. No, nie w to, co trzeba. Trójce, piekła, czyśćce, to wszystko jest pogańskie, przypominam. Ale to chyba jest oczywiste. No. Tak. Także proszę Państwa, radio Conchita. Cieszę się, że są one obecne właśnie w Radiu Maryi. I oni są też święci od swojego papieża. Modlitwa, katecheza, rzeczywistości jakże bardzo związane z radiem, z jego codzienną posługą. Jakże wiele modlitw jest Radia Maryja. I jest to przepiękne, że możemy się łączyć, że możemy się wspólnie modlić. No to łączyć tak się, to mówiłam, że... Że wcale nie rodzina świadczy o tym, że ty się łączysz, tylko że zasady, ideały, wspólne cele, ambicje, to jest wartościowe. A że rodzina, no to i tak każdy w innym kierunku pójdzie. Czy najczęściej każdy w innym kierunku pójdzie. Dlatego też wielkim dobrodziejstwem jest ktoś w rodzinie, ktoś, kto chociaż jako jeden pozna prawdę o Panu Bogu, a rodzina nie chce Pana Boga Jehowy znać. Ludzie są wychowani w pogaństwie, dzieci są wychowane w pogaństwie i dzieciom się wiarę narzuca. Chrzczą, gdy jest jeszcze człowiek niemowlęciem, to przecież Jezus nie mówił tak, że mówił najpierw idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je, narody. Poprzednia władza nie skończyła tego radia. A więc nie malutkie dzieci, co są nieświadome. No. Ani przyłożony ojciec Rydzyk, to myślę, że nie ma się czego bać. I życzę powodzenia i szczęść Boże. Bóg zapłać, Panie Piotrze, za te słowa, już słowa wsparcia i... Że co? Bać. Że nie ma się nie bać Pana Boga, czego, trzeba tylko, się bać, jest kwestia, żeby nie przekroczyć, nie złamać jego przykazem. Poprzez takie inicjatywy chociażby, prawda, poprzez te donosy, tak są też inni ludzie gdzieś wpuszczani.
takie, a nie inne kanały patrzenia na radio, czy na te dzieła, które są przy nim powstałe. I gdzieś po prostu takie akcje, wzbudza się niechęć, wręcz można by coś więcej do tych wszystkich dzieł. I to jest bardzo takie niepokojące i to nas najbardziej boli. I nie macie do siebie zaufania. Tego typu wydarzeniu. Nic. Pan wcześniejszy, pan Brun mówił o tych listach, że można by się podpisywać, tworzyć takie listy. Do nas już docierają takie listy, między innymi z łódzkiej rodziny Radia Maryja. Karnisty. Tam na czele z panią Urszulą Krupą, poseł Rzeczpospolitej do Parlamentu Europejskiego, został właśnie wystosowany taki list poparcia, wsparcia. I podpisem tym listem jestem otwarty. Można składać podpisy na biurach poselskich do Parlamentu Europejskiego. I na to w zasadzie nie ma zgody, bo mamy kilka takich regulacji lub przesłać w formie listownej na adres wskazany poniżej. Jest to biuro poseł do Parlamentu Europejskiego do medycznych Urszula Krupa, ulica Piotrkowska 143 90 434 Łódź, ulica Piotrkowska 143 90 434 Łódź lub ulica Kopernika 21 87 100 Toruń. Tam właśnie można przesyłać podpisy. Gdzie jest ich miejsce? Znaczy pokazać, że rządy jednak się liczą, że nie ma czegoś takiego jak ponadpaństwowe globalne firmy. Mogą one być karane bardzo wysokimi karami za utrzymanie swojej potęgi, swojej władzy, że będą przypisywane do państw, a nie tylko będą mogli wirtualnie operować. Czy to nie jest jakieś bardziej polityczno-gospodarcze zjawisko, jakiś przesad? Oczywiście, że tak i faktycznie zwraca się na to coraz większą uwagę. Myślę, że to wyjdzie nam w przyszłości na dobre, że przypiszemy duże korporacje do konkretnych państw i zauważymy, że niektóre korporacje realizują po prostu interesy tych państw. Ale czy to wyjdzie tym korporacjom na dobrze i tej innowacyjności rozwojowo? Dla nich to będzie neutralne z tego względu, że teraz korzystają z premii, jaką otrzymują z uwagi na to, że nie ma takiej kontroli. Więc w dłuższym terminie będzie to dla nich neutralne, po prostu się to stosują. Czy nie zakłamuje ewentualności? W sumie bardzo ciekawy proces, w ostatnich dwóch dekadach, czy to może być bardzo krótki okres czasu, jak na rozwój gospodarki globalnej. Znowu ten dziad przez nos gada z gardłem niewyraźnie, no. To wszystko powoduje, że korporacje globalne zaczynają już nie tylko konkurować, czy starać się urwać część rynku, ale wręcz wchodzą w branżę i przejmują pozycję lidera. Okazuje się, że żeby tworzyć samochód autonomiczny, być może ważniejsze jest to, żeby umieć go oprogramować, żeby umieć nim zarządzać, niż to, żeby go zbudować, bo być może zbudowanie jest relatywnie prostszą czynnością i nagle okazuje się, że kilka korporacji stara się wynaleźć właśnie metodę skutecznego zarządzania takimi samochodami autonomicznymi i część z nich to są właśnie firmy internetowe. Przypadnie pierwszeństwo i one staną się liderami w tym sektorze. To jest dosyć ciekawe, no bo teoretycznie stałyby się w zupełnie nowej dziedzinie liderami, przyjmując tak naprawdę rolę tych dotychczasowych. Tak, oczywiście niekoniecznie z tym, bo Uber pracuje, Mercedes pracuje, Volvo pracuje, Google i Apple oczywiście najbardziej medialne są z tego względu, że to jest Google i Apple, ale duże sukcesy na tym polu osiągają również firmy z branży motoryzacyjnej. Więc tutaj ta konkurencja jest zdrowa i bardzo dobrze, że ona ma miejsce. Dziękuję panu serdecznie. Powtórka programu. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt @polskieradio24.pl. Odwiedź.
sieć polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. To Polskie Radio 24, zbliża się godzina druga. Czas na najważniejsze informacje. Przeprowadzeniem ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji podczas debaty sejmowej nad nim, która zakończyła się w Sejmie właśnie. Za skierowaniem wniosku do komisji opowiedział się PiS. Debata nad obywatelskim wnioskiem, pod którym podpisało się ponad 910 tysięcy osób, rozpoczęła się po godzinie 21 i trwała ponad 4 godziny. Na zakończenie debaty wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki poinformował, że do głosowania nad wnioskiem o przeprowadzenie referendum Sejm przystąpi w bloku głosowań. Członkowie Sejmowej Komisji Obrony spotkali się z podkomisją smoleńską. Posiedzenie ze względu na charakter materiału, który prezentowali eksperci zespołu wyjaśniającego przyczynę katastrofy sprzed 7 lat, zostało utajnione. Posłowie opozycji po posiedzeniu powiedzieli dziennikarzom, że nie dowiedzieli się niczego o pracy podkomisji i jej ustaleniach. Poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński stwierdził, że to, co zaprezentowano na posiedzeniu, to pseudoanalizy i pseudoekspertyzy. Kompromitacja Instytucji Badania Wypadków Lotniczych w Polsce, kompromitacja podkomisji pana Macierewicza. Ponieważ nic, żadnych dowodów nie było, to, co zostało przedstawione, ma się nijak do tego, co wydarzyło się w Smoleńsku. Po raz kolejny usłyszeliśmy samoogólniki. Opozycja skrytykowała też utajnienie posiedzenia, przez co nie mogli w niej wziąć udziału przedstawiciele mediów. Z zarzutami opozycji nie zgadza się szef MON Antoni Macierewicz. Minister podkreślił, że spotkanie posłów z członkami podkomisji smoleńskiej nie służyło do ustalenia czegokolwiek, a miało jedynie pokazać dokumenty, na podstawie których powstała prezentacja upubliczniona 10 kwietnia tego roku. Minister Macierewicz wyjaśnił też, dlaczego posiedzenie sejmowej komisji musiało być niejawne. To były materiały wrażliwe, które nie zostaną ujawnione, dlatego, bo dotyczą kwestii, które ze względu na szacunek dla tych, którzy zginęli, dla ich rodzin, nie będą przedstawione publicznie. Podkomisja smoleńska 10 kwietnia w 7. rocznicę katastrofy samolotu Tu-154 opublikowała film podsumowujący dotychczasowe badania. Wynika z niego, że Tupolew został rozerwany eksplozjami w kadłubie, centropłacie i skrzydłach, a destrukcja lewego skrzydła rozpoczęła się jeszcze przed przelotem nad Brzozą. Za najbardziej prawdopodobną przyczynę eksplozji podkomisja uznała ładunek termobaryczny inicjujący silną falę uderzeniową. Garść dobrych danych z naszej gospodarki. Produkcja przemysłowa w maju w porównaniu z tym samym okresem 2016 roku wzrosła trochę o ponad 9%, a budowlano-montażowa o prawie 8,5%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Łukasz Bugaj z domu maklerskiego Bosch powiedział, że dane te wyróżniają się pozytywnie. Szczególnie jeżeli pamiętamy o tym, że za maj pojawi się rozczarowująco niski odczyt wskaźniku PMI i po tym wskaźniku PMI można było spodziewać się pewnego schłodzenia, a tego nie obserwujemy, więc widać, że gospodarka realna w maju cały czas wyglądała bardzo dobrze, więc można powiedzieć, że to jakiś równomierny wzrost, ale przede wszystkim przetwórstwo plus oczywiście odbija cały czas produkcja budowlano-montażowa. Z danych GUS wynika poza tym, że sprzedaż detaliczna w maju wzrosła o 8,4%. Była trochę niższa niż się tego spodziewano, ale to cały czas jest odczyt powyżej 8%, bardzo dobry odczyt. To jest dobra sytuacja na rynku pracy, program 500+. Wskazał też na fundusz płac, który rośnie stabilnie. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Przenosimy się za granicę. W Brukseli doszło do próby zamachu terrorystycznego na głównym dworcu kolejowym. Belgijscy żołnierze postrzelili mężczyznę po tym, jak doszło tam do niewielkiej eksplozji. Miał on na sobie pas samobójcy, czyli pas szahida i plecak. Część mediów informuje, że zdołał podpalić ładunek, ale wybuch był słaby. Według ekspertów ładunek został źle skonstruowany. Świadkowie mówią, że zanim mężczyzna został postrzelony przez żołnierzy patrolujących dworzec, krzyczał Allahu Akbar. Belgijskie media donoszą, że po eksplozji na dworcu i na podziemnych peronach wybuchła panika wśród podróżnych, ale sytuacja została szybko opanowana. Co najmniej 10 osób zostało rannych na pokładzie samolotu amerykańskich linii United Airlines,
gdy maszyna wpadła w turbulencję, leciała z Panamy do Houston. Jak poinformowała Federalna Administracja Lotnicza, Boeing 737 wpadł w turbulencję nad Meksykiem. Zdjęcia satelitarne pokazywały w tym regionie chmury burzowe związane z tropikalnym sztormem Cindy. Na lotnisko międzynarodowe w Houston, gdzie wylądowała maszyna, wezwano służby medyczne, 3 pasażerów przewieziono do szpitala. Wracamy do kraju. Na burze nad północno-wschodnią Polską będą powoli już osłabły. Na termometrach w nocy od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na Dolnym Śląsku i południu. Jutro bez opadów i chłodniej, temperatura od 17 stopni na północy do 27 na południu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 2. Powtórka programu. Bartłomiej Radziejewski, dyrektor naczelny e-miesięcznika Nowa Konfederacja, a także pomysłodawca i współtwórca think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. To drugie w przeszłości. Rosja są w przeszłości. Dobrze, zdobić w przeszłości. Wszczęcie procedury przeciwko Polsce przez Komisję Europejską to zagranie typowo polityczne, ponieważ zobowiązań relokacyjnych nie wykonują również inne państwa europejskie i Komisja Europejska nie podejmuje żadnych działań przeciwko tym państwom. To są słowa rzecznika rządu z dziś, Rafała Bochenka. Po bardzo ostrej, emocjonalnej dyskusji z kampanii wyborczej w roku 2015 temat przygasł, potem pojawiały się pewne wzbudzenia. Teraz temat relokacji, temat kryzysu migracyjnego powraca, a to za sprawą procedury wszczętej przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom przez Komisję Europejską. Jak pan ocenia odpowiedź Polaków, odpowiedź strony polskiej, że przecież inne kraje również z tych zobowiązań się nie wywiązują, a wobec nich Komisja większych zastrzeżeń nie ma? No jest to sprzeczne z treścią decyzji, bo przecież sam pan przed chwilą powiedział, że nie dotyczy to tylko Polski, ale też Węgier i Czech, więc nie ma racji rzecznik rządu, mówiąc, że jest to Polska jest jakimś jedynym kozłem ofiarnym, jeżeli tak rozumieć jego sugestie. Rzecznikowi rządu chodzi zapewne o to, że takie kraje jak Austria na przykład również nie wywiązują się i to w sposób jednoznaczny z podjętych zobowiązań, natomiast wobec nich postępowanie nie zostało wszczęte. O ile wiem, Austria jest zupełnie innym przypadkiem, krajem, który wynegocjował sobie, że przyjmie 50 osób i te 50 osób, zdaje się, przyjął. Nie śledzę dokładnie polityki austriackiej w tej sprawie, natomiast z pewnością to jest inny kazus niż polski. No i właśnie tutaj dotykamy, jak się zdaje, istoty problemu, to znaczy polski rząd prowadzi bardzo ostentacyjną politykę w tej sprawie, politykę dramatycznych gestów, kładzenia się rejtanem. Pytanie, jaki jest bilans tej polityki, prawda? No jeżeli kraj taki jak Austria mógł, nie konfliktując się z instytucjami unijnymi, nie robiąc z siebie unijnego chłopca do bicia, wynegocjować 50 osób, no to pokazuje, jaka może być skuteczna polityka przecież niewielkiego, 10-milionowego zaledwie postimperialnego kraju z wielką stolicą, który z dawną potęgą nie ma nic wspólnego, ma mniej głosów niż Polska i tak dalej. No więc nasuwa się pytanie z dziedziny trochę historical i political fiction, ale też z dziedziny politycznej przyszłości. Czy nie można tego robić lepiej? Oczywiście no, tu jest ileś wątków i rzecz wydaje mi się dość zawiła wbrew bardzo uproszczonym, jeśli nie prostackim stanowiskom, które dominują dziś w dyskursie naszym w tej sprawie. Natomiast ja oceniam tę politykę rządu jako bardzo nieskuteczną, narażającą nas na poważne straty. No i w imię czego, tak? Prawdziwa gra się toczy o to, czy będzie stały mechanizm relokacji znacznie większej liczby uchodźców. No oczywiście do dyskusji, czy to są wszystko uchodźcy po tej selekcji, która zaszła, tu warto przypomnieć, że spośród około 1 miliona imigrantów, którzy pojawili się w trakcie tego kryzysu, do relokacji uzgodniono póki co 160 tysięcy, prawda? Więc też mówienie, że to jest grupa tak samo nieprzebrana, problematyczna z punktu widzenia statusu uchodźcy, jak ta początkowa, no jest bardzo głębokim nieporozumieniem lub manipulacją. Wejdę w słowo, przepraszam, bo zastanawia mnie jedna rzecz. Od
miesięcy już pojawiają się właściwie po obu stronach te same argumenty. Strona polska, a także część innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej twierdzi, że polityka migracyjna leży w gestii państw członkowskich, a nie instytucji unijnych, że nie można nikomu niczego narzucać. To pierwsza sprawa. I przy okazji polscy politycy częściowo przynajmniej twierdzą, że Bruksela popełniła błąd. Teraz skutki tych błędów próbuje rozłożyć na wszystkie kraje członkowskie. Z kolei Bruksela twierdzi, że w Europie powinna dominować solidarność i wszyscy powinni włączyć się do rozwiązywania wspólnych problemów. Te argumenty pojawiają się od lat, natomiast pojawia się inne pytanie. Co dalej? Bo ten problem nie zniknie, on sam z siebie się nie rozwiąże. No właśnie, co dalej? Niemcy niewątpliwie chcą przeforsować stały mechanizm relokacji. Napotykają wbrew, w ogóle w Polsce funkcjonuje takie dwa sprzeczne wyobrażenia o Niemcach w Unii Europejskiej, prawda? To znaczy, z jednej strony Niemcy są wszechmocne, są hegemonem, który robi z instytucjami unijnymi co chce, z drugiej strony wszyscy ich nienawidzą, wszyscy się im sprzeciwiają i są w izolacji na arenie europejskiej, prawda? No jako żywo trudno, troszkę wyostrzam, ale niedużo. Nawet poważni publicyści głoszą takie tezy na jednym wydechu. Są one w oczywisty sposób sprzeczne, prawda? To znaczy, ani Niemcy nie są aż tak potężne. Warto przypomnieć, że to jest 80 milionów ludzi w około 480-milionowej Unii. Po prostu nie może być tak, że swobodnie tak mały względnie kraj rządzi tak dużym bytem politycznym. Do tego dochodzą inne rzeczy. Oczywiście pozycja Niemiec jest jakoś tą, wyrasta ponad ich prosty potencjał demograficzny czy gospodarczy z różnych powodów, ale to wciąż nie jest taka prosta hegemonia, tak? No z drugiej strony właśnie był okres niemieckiej dominacji w Unii, natomiast Niemcy są po tym okresie poważnie pokiereszowane, mają dużo gorszą prasę, dużo mniej sojuszników. No teraz jest kwestia Macron i tego, czy powróci tandem francusko-niemiecki otwarta. Niemcy się cieszą z tej zmiany we Francji. Natomiast to nie jest tak, że co Niemcy sobie zażyczą, to wszystko wejdzie w życie. Piłka jest w grze, można budować koalicję, można lobbować. Przypomnijmy a propos problematyczności samej decyzji o relokacji. Została ona zaskarżona do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przez Słowację. Bardzo dobry ruch polityczny, uważam, z perspektywy kraju. I przez przeciwnych. Węgrzy i Słowacy skarżyli na decyzję. Węgrzy i Słowacy. Więc no pytanie, dlaczego Polska nie podejmuje żadnych tego typu działań, prawda, które służą zabezpieczeniu jej interesów, czyli stanowiska. Zostawiam tutaj polemikę wokół tego, czy ze względów humanitarnych powinniśmy przyjmować uchodźców, czy nie, bo to osobny wątek. Uważam, że gdyby był jakiś szeroki konsensus wobec tego, to takie względy moralne mogłyby tu odgrywać znaczącą rolę, ponieważ nie ma to, nie ma co chyba specjalnie się nad tym rozwodzić w tej chwili. Tymczasem no, Polska nie podejmuje żadnych konkretnych działań, które miałyby zabezpieczyć jej długofalowe interesy. Podejmuje, prowadzi tylko politykę takich pustych gestów. Oczywiście można doprowadzić do tego, że te 7 tysięcy osób do Polski nigdy nie przyjedzie, prawda? No tylko jest pytanie o bilans. Jeżeli z jednej strony mamy 7 tysięcy, z drugiej stały mechanizm relokacji, czyli znacznie większą grupę prawdopodobnie, tak? A jeszcze z trzeciej strony mamy reputację Polski w Unii, konfliktowanie się z ilomaś krajami wpływowymi w Unii i przede wszystkim kwestie kar finansowych bardzo dotkliwych za każdego nieprzyjętego uchodźcę, no to bilans wydaje się skrajnie niekorzystny. Tyle, że jak dotąd stałego mechanizmu relokacji nie ma, a także kar, o których mówi się wprawdzie w Unii Europejskiej, ale dość rzadko też nie ma, tym bardziej, że wczoraj w wywiadzie dla polskiej prasy Günther Oettinger, komisarz do spraw budżetu, powiedział, że kary, realne kary są właściwie w najbliższych latach niemożliwe. No Oettinger chyba mówił o czymś innym, mówił o odbieraniu funduszy strukturalnych, co jest inną kwestią, no to jest rzeczywiście jakiś mit, który wyrósł, że to są po prostu dwie różne sprawy, tak? Fundusze strukturalne, które mieliśmy dostać, mamy dostać, możemy, bo to zostało już postanowione. Tak jak postanowione zostało, Polska się zobowiązała przyjąć te 7 tysięcy osób swoją drogą. Natomiast jest możliwość nałożenia kar za niewykonanie tej decyzji, tak? Przypomnijmy, zostało zaciągnięte zobowiązanie w imieniu polskiego państwa, nasz wszystkich, przez rząd Kopacz. Sam się z tą decyzją nie zgadzałem i nie zgadzam, natomiast uważam, że trzeba to szanować w imię zasady umów
należy dotrzymywać pacta sunt servanda, starożytna zasada poważnych graczy i poważnych stron umów rozmaitych i wewnętrznych, i międzynarodowych. To jest rzecz niełatwa, na pewno obfitująca w różnorakie problemy, wyzwanie dla polskiego państwa, polskich służb, jakoś dla Polaków po prostu. Natomiast uważam, że powinniśmy się z tego wywiązać. Tu są podnoszone też argumenty często, że przecież Niemcy i Francja łamią reguły unijne. No owszem, łamią reguły unijne, tylko spójrzmy na to nie przez pryzmat aksjologii, tylko przez pryzmat realnej polityki. To jest brutalne, ale tak już w życiu bywa, że silni mogą czasami łamać reguły, dlatego że mają poczucie bezkarności. Francja i Niemcy mogły łamać dyscyplinę fiskalną i wiele różnych innych reguł unijnych, dlatego że nie było nikogo, kto mógłby ich za to ukarać. Tymczasem Polska nie ma takiej pozycji po prostu. Polska zostanie ukarana przez silniejszych za niewywiązywanie się ze swoich zobowiązań. Z pewnością zostanie to propagandowo wykorzystane tak bardzo, jak się da, i zostanie przedstawione jako kraj niepoważny, z którym nie warto się umawiać. No i moim zdaniem to jest bilans bardzo niekorzystny. Czyli jednak orły, czyli jednak wszyscy są równi, a niektórzy są równiejsi. To stara jak świat zasada. To na zakończenie jeszcze jedna kwestia. Czy w tej dyskusji, która utknęła w bardzo głębokich kolejnach, wyobraża pan sobie na początek chociażby jakąś zmianę semantyczną, która mogłaby później stać się gruntem do zmian politycznych? Zmianę semantyczną w kraju? Za granicą? Załóżmy na początek w dyskusjach krajowych, później także w dyskusji na linii Warszawa-Bruksela. Nie wiem, czy jest możliwa zmiana semantyczna. Mam wrażenie, że doszło do straszliwej polaryzacji. Ogólnie mamy bardzo plemienną rzeczywistość i takie kibolstwo polityczne coraz bardziej dominujące w naszym życiu publicznym. A w sprawie uchodźców mam wrażenie, że jest jeszcze dużo gorzej. To znaczy jakakolwiek drobna polemika z pozycji konserwatywnych, czy prawicowych, czy republikańskich z tą polityką kładzenia się lejtanem wywołuje tak wściekłe ataki, nie tylko mówię jakichś anonimowych internautów, ale też osób publicznych, że po prostu trudno racjonalnie rozmawiać. No dobrze by było, że oczywiście, żeby dokonało się jakieś schłodzenie głów i nastąpił moment spokojnej rozmowy, ale bez jakichś tutaj, bez piękna duchostwa i oczekiwania raju na ziemi, ale patrząc na poziom podgrzania emocji, jeszcze świadomie podgrzewanych przez polityków obu opcji, zwłaszcza partię rządzącą, też prezydenta Dudę z jego pomysłem referendalnym, no to wątpię, czy tak będzie. Bartłomiej Radziejewski, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Konfederacja w przeszłości, współtwórca think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Powtórka programu. Piotr Wąż i witam naszego gości, goście debaty dnia, Tomasz Walczak, Super Express. Dzień dobry. I Jakub Jałowiczor, gość niedzielny. Dzień dobry. Panowie, kto jest ojcem sukcesu polskiego dyplomacji? W tej pisowskiej, rozumiem, tak, z nowego rządu. Nie, pytam o nowy rząd, o nową kancelarię prezydenta i nowy rząd gabinetu premier Beaty Szydło. Kto jest ojcem sukcesu? To najpierw trzeba by zacząć od tego, czy jakieś sukcesy ta dyplomacja polska odniosła. Na razie to w ostatnich dwóch tygodniach. No, pomijmy to. Mamy dwa. Ja rozumiem, że tutaj nawiązujemy do kłótni kancelarii prezydenta z ministrem spraw zagranicznych. Nie tyle do kłótni, ile do wymiany zdań na łamach prasy i na łamach nawet polskiego radia, a dokładnie radiowej jedynki. Może przypomnijmy, o co chodzi w takim razie. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Czerski był ci gościem radiowej jedynki i nie spodobało mu się słowo, jakie wypowiedział dla jednej ze stacji komercyjnych szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. Mówił, że na biurko prezydenta zalega bardzo wiele dokumentów dotyczących obsad stanowisk ambasadorskich i te dokumenty są niepodpisane, więc prezydent ma spore zaległości. Krzysztof Czerski oświadczył, że to jest wypowiedź szkodliwa i takie słowa gorszące nigdy nie powinny paść. Posłuchajmy. Powiem jasno, wypowiedź pana ministra Waszczykowskiego była szkodliwa i gorsząca. Przynosi zgorszenie w środowisku dobrej zmiany i ona nigdy nie powinna była paść. Żaden minister, zwłaszcza tego rządu, wobec tego prezydenta, nie ma prawa wypowiadać tego typu słów. Pan minister Waszczykowski się pomylił w swoich twierdzeniach. Jeśli jego urzędnicy prowadzili go błąd, to jest to sprawa działalności MSZ-u. Takie słowa nie powinny były paść. I sugeruję panu ministrowi Waszczykowskiemu podjęcie teraz działań na rzecz odbudowy dobrej relacji z głową polskiego państwa.
tak gorliwych działań, jak gorliwie podpisuje się pod sukcesami pana prezydenta, kiedy one następują, jeśli chodzi o Radę Bezpieczeństwa, czy jeśli chodzi o prezydenta Trumpa w Warszawie, czy jeśli chodzi o szczyt NATO. Tak mówił prezydencki minister Krzysztof Szczęski na antenie radiowej jedynki, po czym szef polskiej dyplomacji dla portalu w polityce.pl powiedział, że ojców sukcesu jest bardzo wielu i że nie rozumie, skąd ta nerwowa reakcja ministra Szczerskiego po zwróceniu uwagi na to, że to właśnie on między innymi odpowiada za te dokumenty, które nie są podpisane i nie dostały odpowiedniego biegu. Jak panowie sądzicie, skąd wynika ten spór? Czy to jest po prostu proste przekomarzanie się, czy chodzi o nadzór nad polityką zagraniczną Polski? To jest chyba jedno i drugie. To znaczy, z jednej strony jest to konflikt, który mamy zapisany w Konstytucji, tak samo konflikt prezydenta z ministrem spraw zagranicznych, tak samo jak konflikt prezydenta z ministrem obrony. Tutaj po prostu kompetencje nie do końca doprecyzowane nachodzą na siebie. A po drugie, na pewno jest to konflikt też emocjonalny. W tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości może się pochwalić sukcesem, jakim jest niecałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u. Drugi sukces to jest przyszła wizyta Donalda Trumpa. Zobaczymy, co będzie po niej, sukces już otrąbiono i właściwie nie bez powodu, bo wygląda na to, że jeśli chodzi o koncepcję Trójmorza, czyli coś takiego, co środowisko Prawa i Sprawiedliwości lansowało, a co wyglądało przez dłuższy czas na utopię, to teraz ma to szansę, przynajmniej jeśli chodzi o energetykę, a to nie jest taka znowu mało ważna dziedzina, ma to szansę zaistnieć, więc to jest tak jak, nie wiem, za dwa miesiące temu pić mogliby się o to, kto zawinił, tak teraz jest okazja, żeby się pobić o to, kto był tym najlepszym zawodnikiem na boisku. Czyli rzeczywiście chodzi o wskazanie tego ojca sukcesu, bo rzeczywiście przykłady, które pan wymienił, inicjatyw i wydarzeń, które były albo są dopiero przed nami, to jest rzeczywiście zaangażowanie kancelarii prezydenta i bardzo wiele rozmów na poziomie kancelarii prezydenta właśnie. Tak, aczkolwiek też pamiętajmy, że choćby jeśli chodzi o członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa, tutaj MSZ sporo zrobił, wiele wizyt, no tutaj prezydent był i w Meksyku, i w Afryce, ale też sporo wizyt, czy jakichś tam na innym poziomie odbywających się rozmów przeprowadził właśnie MSZ, więc to nie było tak, że tutaj jedna strona coś robi, a druga tylko potakuje. No tak, no rzeczywiście, nie da się ukryć, że każdy próbuje ugrać coś dla siebie, tak, no bo rzeczywiście tylko za tych dwóch tygodniach po raz pierwszy za kadencji Prawa i Sprawiedliwości pojawiają się ludzie w tej naszej polityce zagranicznej. No i wydaje się, że tutaj bardziej to, co ugrał, chyba bardziej walczy Wiktor Waszykowski, który przez media jest już od dawna zwalniany z pracy. Ale tak się w ogóle zastanawiam, właśnie cała ta awantura dzisiejsza, bo przecież nie tylko Szczerski, ale też politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym Marek Suski, nie sądzili się z krytyki pod adresem Witolda Waszczykowskiego, no, szczególnie Marek Suski, który jak niedawno przyznał w jednym z wywiadów tęsknił za delikatną finezję, dzisiaj mu zabrakło, żeby podsumować wypowiedzi pana ministra Waszczykowskiego pod adresem pana prezydenta. Nie wiem, czy to nie jest taki sygnał trochę, że na tym zbliżającym się kongresie Prawa i Sprawiedliwości minister Waszczykowski może pożegnać się swoją funkcją. Rozstrzyganie, czy już jest do odstrzału, czy nie jest, no to oczywiście trwa dłuższego czasu, ale jakoś nie chce mi się wierzyć w to, że to przypadkowo bardzo dużo osób dzisiaj krytykuje pana ministra. W jutrzejszym Superekspresie rozmawiam między innymi z Radą,